Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mr. Adamo15 i witam serdecznie w kolejnym odcinku Sąsiadów. I jest ze mną oczywiście Tanas. Dzień dobry. A jeżeli jest Tanas, to oczywiście sąsiedzi, Brączuś i Boguś. Siemanko. Dzisiaj lecimy na pełnej, mamy sierpień i Tanas tak bardzo chciał stać przy mnie, że nawet nie wie, że trzeba iść do roboty, a jednak poszedł. Dzisiaj kejsik z talerzówką, sprawdzimy naszego kejsika, żeby nie było złego, tylko tak kupiliśmy, żeby se stał, patrzył i nic nie robił, więc od razu pierwsze co mówię, ogarniemy sobie do niego talerzóweczkę i sprawdzimy, jak on tutaj da radę w polu. Sierpień, czyli miesiąc do przygotowywania wszystkiego pod siewy rzepaku, więc Tanas bardzo mocno i szybko pobiegł sobie daleko. Ale bardzo mocno. Widzę, że tam grubo chłopaków, bo chłopaki bardzo mocno chyba na kamerkach dzisiaj cały odcinek będą siedzieć, więc coś czuję, że może być tam. Ej, powiedz mi, jaką sieczkarnię kupujecie? Znaczy nie, może nie byś chciał zdradzić, jaką sieczkarnię kupujecie, czy nie? No myślę, że nie będę zdradzał, bo sam jeszcze... Przystawkę chociaż kupię. No, bo chciałem... Tak, wiem, no to wiem. No, bo jest na promocjach przystawka John Deere. Wiem, widziałem, że coś takiego tam jest, więc wszystko jest możliwe, ale co my będziemy kupować, to się dowiemy i wy dowiecie dopiero jak zakupimy sobie oto ten piękny zestaw. Na razie ja osobiście jeszcze nie wiem, chociaż się domyślam. Zobaczymy, co będzie. Lecimy na nasze nowe pole, bo to ten kawałek został zakupiony, jak dobrze pamiętam, u Tanasa na odcinku. Dlatego też tutaj jest bardzo fajnie, bo jest nawiezione. Mi się zdaje, czy on jakoś tak krzywo jedzie? To wszystko jest git. Bo już się boję, że coś jest nie halo. Został zakupiony ten kawałek u Tanasa. Ja sobie go połączyłem w poprzednim odcinku. Niestety musiałem się męczyć sam w poprzednim odcinku, dlatego też za dużo tej roboty nie było zrobione, ale patrząc przez to, jak my szybko idziemy, a jednak troszeczkę sąsiedzi są z tyłu, to akurat to nie było bardzo, tak fatalnie. Czy macie żniwa skończone? Oczywiście, że tak. A no to wtedy to co? Wiedziałem, że zaskoczycie, bo wiedziałem, że wy nie macie jeszcze, dlatego było pewne, że no, są sąsiedzi trochę za nami. Oprócz tego żniwa żeśmy zakończyli, tak jak tutaj właśnie wspominaliśmy, owiec skoszony, tam dało 30 chyba parę tysięcy litrów, jak dobrze pamiętam, więc nie za dużo, lecz sam raz, chociaż jeszcze mamy troszeczkę owca do dodania na polu przy ziemniakach, ale to dopiero za miesiąc, więc na razie trzeba poczekać. Jedynie co najgorsze, można tak powiedzieć najgorsze, bo to najbardziej pracochłonne, czyli prasowanie i zbieranie słomy, bo jak dobrze pamiętacie, jest z jednego pola i nawet dobrze, żeśmy to zrzucili, sprzedali i zarobili pieniążków, bo jednakże jakbyśmy mieli teraz zbierać całą słomę z każdego pola, to byłoby chyba najgorsze rozwiązanie, jakie może być. Na razie i tak mamy do sprasowania jeszcze dwa pola, dwa dość duże pola, razem myślę, że około 5 hektarów do opracowania. Sprasowane mamy jak na razie dwa pola koło biogazowni, to nasze, równo z biogazoną i to obok, po sąsiadach, można tak je nazwać, dlatego też to są jedne z mniejszych pól. Lata bokiem ten kejsik, jak patrzę, czy ta talerzówka, coś mi tutaj tak śmierdzi, jak jadę z tej strony, więc mówię, coś mi tutaj nie gra, ale okej. Nie wiem, nie sprawdzałem, jak długo jechałem w jedną stronę, ale jest to naprawdę spory kawałek, więc tutaj będzie co do roboty. Ogólnie, bo tak pewnie się zapytacie, jakim cudem tutaj nie rozlewamy gnojowicy, nie nawozimy niczym, bo przeważnie zawsze tak robimy. Na przykład tak robi właśnie teraz Tanas na polu 121, jak dobrze pamiętam numerek. Tutaj przez to, że mamy nadal chyba ten mod sieczki wgrany, tak mi się coś zdaje, po rzepakach nie trzeba nawozić, bo już 50% mamy, tak zauważyłem. Tak, myślałem, że my wywaliliśmy. Też myślałem, że to wywaliliśmy i dlatego chciałem tutaj rozlewać gnojowice na... Aż idę zobaczyć na rzepak nasz. Na tym polu, ale możecie sprawdzić, no bo no tak, nie tak. Zdaje mi się, żeby to było rozlane, bo... My gadaliśmy, że go nie oznaczamy z racji tego, że przecież gadaliśmy, mamy, że każdy z nas te nowe kombajny, jo, tak, no dlatego... Też mi się tak zdawało, że... W sumie i tak, co, każdy z nas robi w sumie dopiero ten, sieczkę tylko z rzepaków, tak? Tak jest, no i soja. Tylko te dwie rzeczy na razie. Cała reszta jest oczywiście sprzedawalna, więc to nam zostaje. Ale mniejsza z tym, mniejsza temat tej sieczki, ale ogólnie to pole całe połączone, mamy nawiezione. Ten kawałek, który tutaj kupiliśmy od kogoś, nie pamiętam od kogo, też już jest nawieziony, więc idealnie...
i można to wszystko uprawić i potem już wjeżdżać z siewami. Co tu będzie siane, to zobaczymy, ale ja już sobie to uprawię, jeżeli jest taka możliwość. Tak samo jest tamto pole po rzepaku, koło kurnika też jest nawiezione, więc mamy te dwa pola naprawdę idealnie do ogarnięcia i idealnie do tego, by wjeżdżać tutaj potem z siewami. Siać będziemy rzepak na dwóch polach, na razie jest taka wstępna wersja, czyli pole numer 133 i 122-121, tamte kawałki, będzie to sporo hektarów, ale liczę się z tym, że nam się to uda. Dzisiaj zrobimy chyba zalążek siewów, nie wiem jeszcze jak rozłożyć te odcinki, bo nie wiem co będzie robił Bronek dokładnie. Czy Bronek już będzie robił siewy rzepaku, czy też nie? Będziemy chcieli zacząć, ale... Powiem tak, na moim odcinku bardziej się skupię chyba na przygotowaniu pól pod siewy. Bo my nie, znaczy inaczej ci powiem, na pewno znaczy... nie damy rady zasiać na moim odcinku. No bardziej na waszym, ale coś zaczniemy chyba siać ogólnie, żeby po prostu już coś Bronka pokazać, bo obstawiam, że na mój odcinek już się, no co będzie przewinąć. Aha, no właśnie by o to mi chodzi, no bo tutaj trzeba też tak rozegrać, co będzie też Tanas chciał, no ale jeżeli wy nie zasiejecie rzepaków w następnym odcinku, to my się też zbytnio nie mamy co spieszyć, bo będziemy musieli tak to zrobić jeszcze u Tanasa, więc ja nie wiem, my to na razie jeszcze nie wiemy, gdzie rzepaki siejemy. Właśnie, tu jest, u was jest taki problem. A my u nas... też mówiliśmy sobie, że będziemy chcieli siać jedno pole rzepaku tylko na młyn, więc raczej tego, że powiem tak, czyli ogólnie dużo roboty u was nie będzie. Raczej dużo rzepaku nie będziemy siali. Czyli jeżeli wychodzi na to, to ja mógłbym się skupić jednak w tym odcinku na wszystkim innym, byleby nie na siewach rzepaku, no bo żeby Tanas mógł te siewy sobie zrobić na spokojnie wtedy, no bo tak czy siak przewijać już nie będzie, bo przewijane będzie gdzieś pewnie po jego odcinku i wtedy wy będziecie mogli to wszystko sobie na spokojnie zasiać. Takie na razie są pierwsze względy, jeżeli chodzi o najbliższe odcinki, no bo no tu trzeba ogarniać. Mamy sporo jednak tych pól, dużo roboty będzie na wrześniu, bo będziemy mieli i kiszonki, i ziemniaki, i jeszcze dokończyć owies. Tak mi się zdaje, że to chyba było wszystko z tych takich rzeczy najważniejszych. Uprawy i inne tego typu wariacje to już swoją drogą, ale o tym to tam na razie nie myślimy. Grunt, żeby najważniejsze ogarnąć te rzepaki. Najgorsze jest to, że tutaj mam taki kawałek głęboszowany, a tutaj to pole się dość rozszerzyło i myślałem, że uda mi się to złapać na raz, a będę musiał wrócić chociaż ten kawałek, no bo po tym głęboszowanym drugi raz jeździć bez sensu, więc zrobimy sobie taki myk. Będę chciał też podzielić właśnie ten odcinek na trzy części. Pszczoły mnie pogryzły. I bardzo dobry temat na nas zaczął, bo pszczoły go pogryzły, a jeżeli go pszczoły pogryzły, to zacznijmy temat właśnie pszczelarstwa, bo pisaliście bardzo mocno w komentarzach, żebyśmy... że bardzo opłacalne są pszczoły. Czy to prawda? Nikt z nas tego nie sprawdzał. Ja zaryzykowałem się to sprawdzić, zainwestowałem 50 tysięcy w ule, by zaryzykować i zobaczyć, czy naprawdę jest to opłacalne. Nie wiem, pisaliście w komentarzach, że można na tym fajnie zarobić, a tak szczerze, nic się nie namęczyć, no bo stawiamy ule, wydajemy pieniądze i po prostu czekamy. Kolejnym plusem niby jest to, że stawiając ule w miejscach polach ziemniaka, rzepaka i słonecznika, jeżeli dobrze zapamiętałem, jeszcze troszeczkę więcej plonu dostaniemy. Więc może być to plus, może być to nawet ogromny plus, ale czy to prawda? Bo ja wiem, że wy dużo piszecie w komentarzach, ale nie wszystko jednak jest prawdą. Dlatego też cóż poradzić mogę na to, jeżeli sam nie spróbuję, tego się nie dowiem. Na razie myślę, że jeżeli chodzi o wersję pszczelarską, takie rzeczy dopiero wam powiemy albo pod koniec tego roku, ewentualnie nawet i później, może, że naprawdę będzie to widoczne fajnie, to będziemy mogli wam już nawet powiedzieć gdzieś tam późną jesienią. Na razie nie jest to jakoś mega dużo tych uli, bo inwestycja 50 tysięcy w ule to nie jest jakiś nie wiadomo jaki tutaj nie wiadomo jaka inwestycja, tak? No bo za 50 tysięcy to my mamy tam liczyć uli, nie chcę teraz wymyślać w głowie, ale jest około max 80 uli chyba za tyle, jak tak teraz na szybko mogę to w głowie przeliczyć, więc to też nie jest dużo, ale jeżeli ta inwestycja pójdzie i będzie fajny pieniądz z tego, ja nie mówię, że z tego będą jakieś kokosy, ale żeby
na przykład dziennie, czy tam raz na miesiąc, jak zwał, tak zwał, będziemy zarabiać parę tysięcy, to będzie to dobry interes. To będzie to naprawdę dobry interes. I wtedy myślę, że będziemy mogli po prostu z czasem powiększać sobie te ule, dorzucać coś takiego, bo jednak gdzieś tam kiedyś, pamiętam na tej serii, na początku mieliśmy parę uli, tak żeby tylko było, czy my, czy sąsiedzi. Pozdrawiam wszystkie ule. Nie, my, ule w golfie też. Ja nie wiem, czy my kiedykolwiek w ogóle z Bolkiem pojechaliśmy sprzedać miód. Może na początku polonezem jeszcze, ale... Wiesz co, tak, pamiętam, że my wtedy, jak mieliśmy, na przykład my, jak mieliśmy szklarnię, to tam gdzieś z tą sałatą też jeździliśmy, ale to były jedna, dwie palety, trzy i powiem ci, że to nie było opłacalne, no ale nie zawsze pilnowaliśmy ten miód, bo nie dość, że mieliśmy tylko, tak szczerze, ile tam tych uli? Może z pięć, no to co daje nam w tym momencie pięć uli? Więc może jest to taka wersja, tam nie doczytałem dokładnie może komentarzy, bo może jakbym gdzieś tam poszukał, posprawdzał, popytał się, to zobaczyć, ile najlepiej uli kupić, żeby to był opłacalny interes. Ale ta inwestycja taka, można powiedzieć, w ciemno, dla sprawdzenia też, może być spokojna. Gdzie, gdzie one stoją w ogóle? Porozrzucałem je, powiem szczerze. A to te małe brałeś, które? Nie, wziąłem duże, wziąłem małe, tutaj robię na polu, więc nie wiem, albo są dwa albo trzy duże są. Żeby sprawdzić, bo tam wchodzi w nich 33 ule niby są, w tych dużych, więc chyba dwa albo trzy takie wziąłem i resztę dorzuciłem mały, więc no może mówię, mega ogromnie tego nie jest, ale jeszcze na spokojnie ogarnę, czy to w ogóle się opłaca. Myślę, że po pierwszym miesiącu na pewno będzie widoczne, ile z tego można zarobić. Może nie w sierpniu, no bo sierpień to już jest połowa. Po pierwszym sygnięciu już, gdzie macie tak, trigger? Na gospie, czy gdzie? Trigger mamy ustawiony w bardzo dobrym miejscu, który od razu, bo tak mi podpowiedzieli widzowie, gdzie najlepiej go umieścić, by on od razu był sprzedawalny. Czyli to po prostu... To co my. Nie, nie mamy tego samego, co ty. Bo nie? Zauważyłem, że ty postawiłeś trigger obok. A obok, dobra. A ja postawiłem trigger. W... Ja trigger w triggerze postawiłem, bo ja nie chcę sprzedawać. Ja po prostu chcę mieć dzienny, stały przychód. Obojętnie, czy to będzie sierpień, wrzesień, październik, listopad, bo po prostu wiem o tym i tutaj nawet dobrze widzowie pisali, że jeżeli bym postawił trigger tak jak wy na przykład, to bym zapominał o nim. Tak samo jak to było wcześniej. Bo ja po prostu, mieliśmy wcześniej te 5-6 uli i to tam co 2-3 miesiące doszło, ale tą paletę się zapominało przestawić, no i to była dupa. A teraz będziemy mieli stały, dzienny przychód. Zobaczymy też, ile to z takich, no nie wiem, tych 80 uli czy tam więcej. Nie liczyłem dokładnie, więc też nie chcę teraz nikogo w błąd wprowadzać. Ile będziemy czegoś takiego dostawać. Sprawdzić można, zawsze to fajny dodatkowy przychód. Zawsze to jest kolejny gdzieś tam, jak to się mówi, łańcuch produkcji. Przecież to nie jest jakiś łańcuch, którym w tym momencie byśmy mocno, nie wiem, marzyli o tym i ciągnęli tego. Chociaż jeżeli naprawdę wyjdzie na to, że mówicie prawdę i z tego przy dużej ilości uli można wyciągnąć kokosy, to naprawdę można by było w to inwestować. Nie za dużo, bo jednak każdy ul kosztuje chyba tam 20 tysięcy. Więc to nie, jeżeli chodzi o te duże ule, o tym rozmawiamy. Chociaż i tak opłacalne są bardziej duże ule niż małe, więc jeżeli to wszystko się zgadza i farming dobrze tutaj ogarnął, to jeżeli mielibyśmy inwestować w coś takiego, to lepiej inwestować w te duże, potężne ule i wtedy to fajnie wygląda. Ja tutaj puszczam pracownika, bo już się trochę pod... Co? Tak ucichłem, mówię, zacięło kompa. Ja myślałem, że zwaliło. Ej. Puszczam pracownika, kurwa mać, a otworzyła mi się maska. No chodźcie zobaczyć, bo po prostu padnie. Ja to po prostu padłem, bo nie wiedziałem, co się dzieje. Gdzie jesteś? No na tym polu 35. Nie wiem, czy wy to widzicie. Nie, no widzę. Jest maska, no. Ja zajebiście, chyba do wymiany jest potrzeba. Ale ja jestem rozwalony, bo klikłem H i centralnie podniosło mi maskę. Nie wiedziałem, co się dzieje. A teraz jak tą maskę opuścić? Nie wiem, ale nie słyszysz, jak on dziwnie chodzi? No. Po nim jest chyba. Mi się zdaje, że, on, że jednak go zajeździłem w tym. Ale serio, jak go teraz... Pokaż. No dobra, tak, tak. No H jest maska wtedy, prawdopodobnie i tyle. No ale nie gadaj. Ktoś nieźle zrobił, no, że ten... Nie, no bo zatrudnię pracownika, kolega, i to wygląda na tyle. Chuj, z maską. Maską w górę. Dobra, nie mam teraz czasu na zabawę. Nie jeździ. Ja. I tak jestem rozwalony. Nie wiem, jak chcesz, to się pobaw, bo szkoda mi teraz czasu na tym, by szukać, którym się maskę zapina. Został zatrzymany ręcznie, matko bosko.
Ale bekę mam teraz z tego. Cóż poradzić mogę na to? Takie rzeczy zdarzają nawet się też nam, więc trochę mnie to wybiło teraz z tropu, ale bym rozwalony. Rzadko coś takiego się ma. Teraz zanim dojdziemy. Tutaj owiec ładnie skoszony. I powiem szczerze, że tutaj pracownik dał radę w takich 90%, bo resztę naokoło musiałem dokończyć, ale tu mi mega pomógł w poprzednim odcinku, gdzie jednak byłem sam i musiałem sporo tutaj roboty porobić. Ale lecimy na pole 133, tu jest akcja prasowanie i trochę trzeba zacząć. No niestety to są takie roboty, gdzie robi się to 1 200 000 razy, ale po prostu robić to trzeba, bo samo się to nie zrobi, a jeżeli mamy to przekładać, to też no, bez sensu, więc tak czy siak. Muszę troszeczkę poprasować. Zobaczymy też w jakim momencie rozlewania w Gnojowicy będzie Tanas. Czy ty tam już, nie wiem, pół pola rozlałeś chociaż? O, pół mam większe rozlane. Ogólnie się mega zastanawiałem na tym, żeby w tym odcinku zakupić beczkę do naszej ciężarówki. Bo oczywiście beczkę na Gnojowicę. Niedaleko, czekaj. Zapomniałem, że przecież to... To jest prasa, do której muszę się zatrzymać, jak zaczyna pisać. Pewnie. Ale żebym się rozgadał na temat beczki. Beczkę do ciężarówki, do Gnojowicy, żebyśmy mogli właśnie mniej tracić na coś takiego. Ile macie kasy w ogóle na wycieczkę? 90 tysięcy. Tyle posiadamy. Więc też gdzieś z tyłu głowy miałem to, że albo beczka, albo inwestycja. No i gdzieś nadal jest, tak jak gadaliśmy wcześniej, ta sieczkarnia. Więc mówię nie, poczekamy, jednak można pojeździć, mamy dość szybkie te ciągniki, nie musimy się jakoś mega denerwować tym, że z tą Gnojowicą musimy latać tutaj nazad. Jeszcze przeżyjemy, nie wiem czy ten sezon, czy może w następnym sezonie dopiero beczkę kupimy, wszystko się okaże, ale jednak wolałem sprawdzić tą inwestycję, bo no zaciekawiło mnie to, zdziwiło mnie też wręcz bardzo, bo my jednak gramy już ponad rok tą grę i żaden z nas nie pomyślałby, że naprawdę na miodzie można zarobić kupę pieniędzy. Może wiadomo, że nie zarobi się takich mega kokosów, ale tak mówię, nawet niech to będzie parę tysięcy dziennie, to i tak to jest interes życia, tak? Bo za postawienie tych 50 tysięcy teule, to ono nam się zwróci w, nie wiem, w parę miesięcy, tak? To jest to akurat dobra inwestycja, ale czy tak będzie, to się dowiemy już niedługo. Więc to będziemy musieli sprawdzać. Wiem tylko, że za 20 minut, tak zwane w grze, czyli tam było od 13.40 do 14, jak sprawdzałem, to zarobiliśmy 40 eurosów, więc zarobek jest. Najważniejsze, że to działa, czyli tak jak pisaliście, wszystko fajnie działa, ale taki pełny jednak dzień sprzedażowy to będzie dopiero wrzesień i wtedy się okaże, ile naprawdę można na tym zarobić, ile też można na godzinę zarobić, ale to się okaże. Na razie wiemy, że spuma jest Tingo i to dość fest, bo więcej hamuje, więcej stoję niż jadę, ale najważniejsze, żeby to sprasować. Tu jest to mniejsze pole do prasowania, bo jednak po owsie tam jest jazdy co niemiara i jest to pole bardzo stare, wręcz też jeżdżone nieraz przez nas, więc też staramy się nad nim nie robić, bo to nic nowego. Tu już jest to zawsze nowy kawałek, ciekawszy kawałek połączony z tym dodatkiem łąki, które mieliśmy w poprzednim sezonie, więc naprawdę jest spory fajny kawałek, który myślę, że powinien nam oddać i myślałem, że dojadę do końca, ale niestety nie, więc czas na piciu. Masz tego piciu będzie? A jest coś pięknego. Teraz to piciu było, bo już mi tak zasął gadle, że mówię, jest nie dokończę chyba tego odcinka. Więc kubek w dłoni, ogień. Biedactwo. Tej pozy, żebyśmy mogli... Ty śmieszku, naprawdę, weź się za robotę tam lepiej. Pracuję cały czas, zaraz kończę. Bardzo dobrze. Zaraz kończysz? No, rozmywamy. Ty to jednak jesteś chłopak szybki, bo my kompostu mieliśmy, jak dobrze pamiętam, 300 i leźnie. Nie tutaj. Obornik nam się skończył, ale obornika będziemy sprawdzać. 290 tysięcy, jeszcze mamy kompostu. Więc jeszcze naprawdę sporo. Dlatego można sobie myśleć o rozlewaniu. I tego rozlewania na pewno będzie, że jeżeli ja tu poprasuję, to pierwsze co trzeba tu przyjechać, zebrać stąd belki, bo jeżeli tu ma być rzepak, to po prostu trzeba to pole przygotować, a bez zebrania belki się po prostu tego
nie przygotuję, dlatego też myślałem dzisiaj o siewach, ale jeżeli wychodzi nadal, jeżeli chodzi o odcinki tyle, że mamy jeszcze dwa z sierpnia, to nie ma się co denerwować i na spokojnie pewno. Dzisiaj się nie muszę wręcz śpieszyć na tego. Pewno. Ale jednak fajnie by było, żeby dla nas też coś na odcinku miał takiego, czego ja nie robiłem, bo ja bym teraz tak rozłożył ten odcinek, że bym to rzucił to prasowanie, bo można było tam to rzucić, sterżowanie, prasowanie, rozlewanie gnojowicy i jeszcze do tego siebie, czyli tak, że każdego po 10 minut można by to było zrobić. Serdeczny pozdrow dla ciebie. Dalej. Ale jednak dla nas był tak szczerze miał jedno i to samo, więc zawsze coś nowego. Będzie u Thanasa, nie mówię, że będą tylko siewy, bo wątpię. Ale zawsze to coś nowego. Zobaczymy, jak to się ułoży. Najważniejsze jest teraz tu prasować. Myślę, że fajnie, bo za jakieś tam parę minut wtedy wymienimy się z Thanasem. Ja pojeżdżę troszeczkę, porozlewam gnojowicy, a Thanasek poprasuje, bo tego prasowania jest dużo. Ja w poprzednim odcinku naprawdę naprasowałem się cały odcinek prawie, że może nie cały odcinek, ale większą połowę odcinka, bo jednak... Do John Deere chcesz siewnik? Siewnik? Czemu siewnik? Przegadamy o siewach, że nie będę siewów robił. No, żeby jest. Zostawić tobie. Może też każdy pisze... Z czym ty chcesz się wymienić? Z beczką. A, to już skończyłem jak coś, nie musimy się wymieniać. No to jak nie musimy się wymieniać, no to ty możesz powoli przyjeżdżać i zbierać bele tutaj stąd. Z tego pola, tak to. Jeżeli... tak fajnie to idzie, bo ja bym wtedy porozlewał, ale jak nie porozlewam tu, to porozlewam też na gdzie indziej, ale na razie skupmy się tym, żeby gdzie przyjechać. Pracownik? O ja pierdolę. A, nie gadaj, że on tam przejechał do sąsiadów. Ja pierdolę. Debilu jebany. Czekaj, co? Dobra, już to widzę. Się skończyła jak coś. O, już to widzę. Ja pierdolę tunel. Już to widzę. Ale posem? Ale jak zygzaczkiem się tu pojechał? Jak on to zrobił? Fajnie. Nie wiem. Fajnie tak zrobić. Jak powiem. On tu wjechał? Ale to powie? To widzę już. Zajebisty, ale ty, zajebisty pracownik. Ty nie będziecie musieli się przecinać przynajmniej. No i przynajmniej paletka myśliwskie, dziki tu będą biegały, będą miały strzelać. Ja pierdziel. Jakby się nie wiedzieli, że trzeba przy pracownikach obciąć zawsze poprzeczniaki, bo przejedzie. Ale co tak, nie pomyślałem o tym w ogóle, że on aż tak... Cześć. Odwali, siemaneczko, pozdrawiam cię. A, bo on przez tą to, przez maskę nie widzi, że ty w górę jest. Kurde, weź to. Dopiero się pod koniec zaczęło, bo coś zaczęło nawalać. Dobrze, przecież tak patrzyłem, bo na koniec odcinka by nie było kurde. Ja pierdzielę. Ja tak wie, co on się tak wydarł, ale dopiero, szczerze, jak Thanas powiedział tylko na temat pracownika, to że od razu pomyślałem o kukurydzy, co nie? Jak zacząłem mi mapkę, to już nawet nie musiałem dalej patrzeć. Przynajmniej tego kawałka nie musicie nawozić już, bo jest bardzo dobry przedplan pod rzepę. No, pod mocnicę prasowiankę, na pewno. No nic, no takie rzeczy zdarzają się najlepszym, a na pewno pracownikom naszym. Ale zobaczcie, bo on ogólnie, ale to nie jest wina, bo widzisz, on dobrze pojechał, bo tam wykręcił. Tylko czemu on takiego zygzaka zrobił? On dobrze dojechał tak do końca, płynie. Podniósł, no a potem zaczął kręcić jakieś zygzaczki. No tak jest niestety, gdy ma się dużo roboty i zaufa się za bardzo pracownikowi. Pracownik to zaufanie aż za bardzo wykorzysta. Ale no cóż, poradzić mogę na to. Takie jest życie niestety. Kurydza, daj Boże, żeby tylko... Rosło, czy ja tu się zmieszczę przy tym słupie? Aj, mierzone. Proszę bardzo. Tak, to ja mogę... Boże, to jest belek, więc... Szyboje, ty tam ogarnęłeś tego pracownika, czy ty już olałeś? Zapraszam serdecznie. To zrobiłeś mu na niego, cały? Na niego, no, na niego trzeba i tak uważać, trzeba patrzeć, bo to ja... się boję, co będzie dalej, bo on znając się i tak to będzie cztery poprzeczniaki, a on i tak pewnie podniesie, przejedzie dalej, bo on mówi, a kukurydza, nie widzę tam. Przejedziemy dalej, zobaczymy, co się będzie działo. Dobrze, ja szczerze pomyślałem, że tam sąsiedzi mają pole, co nie, i mówię, ja po sąsiadowym poszło, co nie. Kurde, mówię, nie, no tam nigdzie nie wychodziło, że to ma. Też jakoś mi się tak potem zaczęło kojarzyć, że nie macie nic tam obok nas, bo wy macie tam dalej. Chociaż wiecie, ta wasza 57-8 i... gdzieś nie mogłem zaczaić, w którym miejscu to jest, ale... Dobra, z jednej strony lepiej, że po naszym to przejechał niż po waszym, bo my płakać tak bardzo nie będziemy. Kukurydzę i tak mamy od jeszcze więcej, więc... Straciliśmy tylko tak szczerze 6 metrów po kawałku.
Ej Boże, żeby tylko tutaj zbieranie było na pełnej i prasowanie, bo jednak jest tego sporo, więc może są nawet zbieranie tych belek zaraz zrobię, bo widzę, że właśnie ta nas jedzie, już jest na drodze, więc po wymieniamy się jeszcze parę minut, żeby tak gdzieś równo było. Porobię, poprasuję, potem ty będziesz prasował, ja trochę będę zbierał i na koniec jeszcze, jak już się trochę coś wyzbiera, to może już się przyjedzie. Dobrze. Przyjedzie się jeszcze i porozlewać. No i widzę, jeżeli nie, no to i tak jak dobrze wiecie, no tą pracę polową zrobić trzeba. Chociaż tak naprawdę, jeżeli chodzi o słomę, to aż się boję, ile jej będziemy mieli w tym sezonie. Więc nie wiem, będziemy musieli chyba na dużą biogazownię oddać jak najwięcej słomy, żeby nam przerobiła, bo boję się, że nam nasza to na 3 lata by tego nie wzięła. A jednak te nasze krówki aż tak dużo tej słomy nie potrzebują. Bo zawsze się człowiek tak obawiał, że tej słomy leciało. Słomy leci, ale na to, że my robimy naprawdę belki po 11 tysięcy litrów, to widzimy parę belek i to jest tam na parę miesięcy nam starcza. Zbierać już czy co? Tak to jest. Nie, zbieraj sobie, ja jeszcze trochę poprasuję i myślę, że te dwa pokosy poprasuję i potem ci oddam na resztę, a ja wtedy sobie dalej będę zbierał, więc jak już tam podjechałeś, to mogę sobie powolutku zacząć na spokojnie zbierać. Zobaczymy, co tam się urodzi, że się tak wyrażę, ze zbieraniem, bo niekiedy może się coś nie zbudować, ale po jakimś tutaj takim pokosie, który jest słaby. O, tutaj biegnie, jak dowalił to fest. O, patrz, jedzie dzielnicowy. To tak fest. Ty coś zebrałeś, czy nie? Nie zebrałeś nic. To chyba nie ma. Nie. Dobra. Muszę przyczepę postawić, ale tutaj gdzieś postawię. Jedzie, dobra, możemy zawinąć. I o, postaw tutaj gdzieś tak, żebym ja też miał fajnie ogarnięte. No bo pusty jechałem, przejazd. To jest pusty przejazd, jechałem przez pokos, który gdzieś tam był i się skończył. Więc wolę teraz przejechać ten ostatni pokos. Tutaj spokojnie, dobra, muszę się tutaj wjechać. Tutaj jest ten słup, żebym ja nie zagrzmocił festę. Dobra, letymy. Ja ostatni przejazd zrobię i będziemy mieli tary. Ile tutaj jest tak szczerze? Tych naszych... Bel. Kurde, muszę tak chłopaki, kiedy... to my też już mamy po żniwach. O! To tak szczerze, pół godziny potrzebowaliśmy. A sorgo wy już skosiliście, nie? Czy nie macie sorga? No, nie mamy. Tak nie, no to nie jesteśmy jeszcze po żniwach. Aha, no nie, no ale wy soi. Macie soję, nie macie soi? Mamy. Bardzo 5 hektarów. Ła, proszę bardzo. Nie, no tam jest 4,5 gdzieś, no. Ciężko to wyliczyć, bo to jest to wielkie pole za chlebnią. U nas tak szczerze, nie, no tyle na pewno chyba nie mamy soi. No, ja soi mniej na pewno mamy. Ale będziemy działać, będziemy się starać, bo już tak myślałem. No, ale my nie mamy kukurydzy, nie? No, wy tak szczerze nie macie kukurydzy, nie macie ziemniaka czy tam buraka, więc to też wam odchodzi, że wy jak będziecie się bawić w dużą akcję sorgo soja, to my będziemy się bawić w kiszonka i ziemniaki, chociaż mnie też zastanawia, jak to będzie ta kiszonka, bo kukurydzy chcemy zrobić dwa pełne silosy i po prostu resztę na ziarna, no bo nie będziemy mieli gdzie tego wrzucić. Więc zobaczymy, ile tak szczerze będzie. No patrząc po tym, jakie to duże pole jest kukurydzy. Mordo, już odeszło trochę kukurydzy, to... więc spoko. No, bardzo dużo. Te 6 metrów jest za dużo, nam tak szczerze nie daje. Ale myślę, że może wyjść na to, że będziemy mieli równiutko pełne. Będziemy się też tak starać, żeby naprawdę tej kiszonki oddało jak najwięcej. Nie wiem, ile tam pełne wchodzą, ale coś domyślam się, że po 300 tysięcy jedna pryzma ma, więc jakbyśmy z tego ogarnęli 600 tysięcy byłoby super, bo do na pewno kiszonki się pozbędziemy do czasu, aż będziemy mieli świeżą, bo tam już za dużo nie zostało. Trochę też zostało na sprzedaż, ale myślę, że ukarmimy nasze piękne krowy, a to, że mamy właśnie bardzo dużo bel, nie wiem, czy już sfermentowanych, bo tego nie sprawdzałem, ale mogłyby być, a jak nie, to będą mi tak wcześniej. Boże, takie wielkie hałdy pszenicy jeszcze nie widziałem, nie? Jezus, ale coś pięknego, ale dobra, jeżeli chodzi o hałdy, teraz czas na prasowanie dla Tanasa, ja się przerzucam na ładowareczkę. Dobra, dziękuję serdecznie, zobaczymy, jak będzie wychodziło ładowanie. Może uda mi się
to jak już jechałeś w tą stronę, to może uda mi się te wziąć i będzie z głowy. Teraz tak poproszę ładnie tutaj podjechać pod tą belkę, może wezmę dwie na raz. Wiadomo, że to będzie o wiele... Może wyjść o wiele gorzej. No, serio? Podjeżdżam się, przesunęłaś. Jest taka możliwość. Typowe, ale chcę mieć miejsce na drugą belkę, więc wolę sobie tak ją delikatnie tylko nabić i on też tak samo zrobi. Tak, tu zostaje jedna, ale tam z tamtej strony jest tyle belek, że jak ja się tam rozpędzę, może ja do końca odcinka będę jednak wybierał te belki, żeby się nie denerwować. Panek, jeszcze zapomniałeś o pszenicy. Jakie pszenice? Holanda. Co? No nie, w Holandzie jeszcze jest na polu 58-57, łódka stoi pszenicą. To tam dużo macie. Możesz ją napisać, ale ja już bym to robił może do tych, do kur, nie? Bo po cholerę taką hałdę robić, przecież ona na pół hali już jest. No może na przyczepie ogólnie zostać, bo zaraz będziemy przewijać, to będzie trzeba sypać do kur. No to, no to mu, ale zapisz ogólnie, ile mam pszenicy? Masz już całe podsumowanie? Paki to bardzo mocno piszą, no to sika sobie. Ile? Ile, aha, to, ile to całej pszenicy, tak? Tak, wszystkiego. Zapisywaj ile wchodzi na tą łódkę? Ale ona nie jest pełna. A 23,500 tam jest dobra. No. Nie przewróci się. Ja pier... Tego nienawidzę ładować, co nie? Jedna się ładnie... No, mój Jezu. Laga. Ja akurat nie miałem laga. Da mi się jakoś ją stąd nabić, przesunąć chociaż. Padał się będą odcinku elegancko, co wypadałem. Nie, no ja powiem szczerze, że widzisz, jak się jedna wbije dobrze, to jest git, ale jak potem są jakieś problemy, to już jest. No to i osiągnęliśmy to, co potrzebowaliśmy. Czyli dobrze wyliczamy. A pamiętasz, ile było z tego dzisiejszego pola szóstki, ile jak kosiłeś? 15. Czy uda nam się jak to... O, ale jest wolny. Zapisałem to pole też. A ile? 200 ile tam... to? 210. No to ja pierdzielę, to jesteśmy kotami, nie? Potrzebowaliśmy 190 ton, a żeśmy na oko zrobili 200, nie? No. 190 ton czego? Pszenicy? Potrzebowaliśmy. Więcej, bo jeszcze jęczmień, nie? Potrzebowaliśmy pszenicy samej. 190, tam 180 z hakiem, no to liczę 190. A na oko 200 wyliczyliśmy, że w polach wyjdzie, nie? No i się udało. Proszę bardzo. O, ja tak nie. Można. Powiem ci, że do młyna bym wtedy bronek zawiózł 10. No, na razie nie, na razie poczekaj. Ale tak to młyn by nie chodzi w ogóle, nie? Jak, a co robi? Stoi? Nie ma tego. Bo się ulało tam na tym młynie trochę. Też pracownikom. No, tak nie, jo, to może ale z tej łódki się sypie. Trochę, ale nie wysypuj wszystkiego. Ja nie robię tego w ogóle. A dobra, to ja ogarnę. Rzecz, takie rzeczy się nie robią. Też te belki poustawiać? Nie, na razie złożę kombajn. Chcesz u nas belki poustawiać? Chłopie, nie pytaj, co jest u nas na ciepłowni, nie? Temu. Aż tak? Tym ciepłownię dużą postawić. O Boże, zakończył pracę. Musimy bronek, wiesz co, postawić tą większą ciepłownię. Temu. Bo dobrze dojeżdżał tam. Sezony nie spali. Przez trzy sezony nie spali. O Boże, ile słowy! A jeszcze nie wszystko zebrane. A ona tu wejdzie ta większa? Tak! No to jest taki sam model, tylko wydajność ma. Następny odcinek trzeba to przerobić już. Wydajność Boża, jeżeli chodzi o to. Przewijanie musimy sobie to zrobić, żeby to chociaż brało ze 100 tysięcy litrów na dobę. To będzie mniej. Nie za dużo? Teraz mamy się 50 coś. 50 tysięcy litrów na dobę? Tak, i nie jesteśmy w stanie połowy przepalić nawet. No bo słomy jest dużo jednak, więc... Co jak co, ale wiesz, no to też sporo jednak daje. My mamy bardzo mały, jeżeli chodzi o przepał. Tego. Przemiał, Boże, nie przepał, bardziej przemiał. A to jest biogazownia, to jest ciepłownie. Nie wiem, sypiemy sobie buraku, kukurydzy, czegokolwiek. Albym tam sypnął. To jest tylko i wyłącznie słomo. Zapchałoby komin. No ja, ale ciekawe, ciekawe jak to wygląda. Więc można spróbować, można sprawdzić. Nie, bo to szkoda, kurde, żebyśmy później sprzedawali lepiej. I tak już wydaliśmy na tą ciepłownię, dać jeszcze kasę i stawić tą większą. Ja jestem za. Masakra. I to bardzo, bardzo mocno. Ciekawostką w tym momencie nadal jest to, jak pracownik tam działał, więc z chęcią się na to ostatnie parę minut przebiegnę zobaczyć, co się dzieje, bo lepiej pracę. Wiem, że maska jest otwarta, ale... Tak, do mnie. Najważniejsze jest to, że nie przejechał tutaj. Mógłby tu jeszcze porobić ten kawałek, ale nie no, u tego to i tak krzywdy nie zrobi. Krzywdy i tak nie zrobi sobie, więc można by było tutaj jeszcze wjechać, żeby on coś zrobił, no bo jednak fajnie było, żeby to pole było. No teraz myślałem, że wykręcę tutaj. A jednak się nie udało, będę muszę w drugą stronę. Nie chcę na...
Dawaj, opuść. Zawsze już będę miał mijaka większego ogarniętego. Tutaj pracownika puszczę, tak być powinno. Ale leci bokiem. On coś tutaj się... ma jakiś problem z czymś. On jakby na dyszlu się gdzieś zacierał. Na kulce się zaciera. Dobra, pracownik, jedziesz? Ja jeszcze wracam na chwilę. Dzisiaj jednak plany się trochę zmieniły. Co? Słucham? Na ile? Na chwilę? Dobrze. Na chwilę, na chwilę. Jo, bo to w końcu już odcinka mamy, więc ostatnie beleczki widzę, że już to nas... Dopika cię praca nie może. Niech się dopika. I tu masz taki kawałek tam, gdzie ja jestem. Masz sporego mijaka tutaj mam, więc będziesz mógł to dozbierać, że się tak wyrażę. O, tam też. Co się stało, sąsiad? Nie mogę. Przejść przez błot. A przecież czemu ty, sąsiad, przez błot chcesz przechodzi? No, tu brama zamknięta. Ja pierdolę, sąsiadu, takie życie. O, bramy pozamykane, przez płoty przechodzą. Jak sami swoi trochę, tak. Nie wiemy, gdzie są metrona, ale... Jeszcze do góry, do tyłu. Na to cały czas jeszcze i zobacz, ile jeszcze jest w środku, w ciepłowni. Na polach jeszcze. Na polach jest. No i już ostatnie pole zostało. Co? Ostatnie pole zostało. Stój. Jak ostatnie? To wszystko mam pozbierane prawie. Serdeczne dziękuję bardzo. Możesz jechać dalej prasować na pole... O ja pier... 20 ileś tam, jak dobrze pamiętam. 20 ileś tam, okej. Okay. No ile za ubezpieczenie pole jest, za pozwolenie jest. Tam a co, chcecie takie coś? Ja chętnie tam. Nie wiem, ile dostaniemy wtedy. Ale ile ja dostanę za takie rzeczy? Wioska na pewno by miała ciepłownię taką na polu u nas. Na jeden dzień. Jak będzie ciepło, jak będzie ciepło w domu, to ja mogę zaryzykować takie coś. Bardzo, ale to bardzo chętnie mogę z takim czymś zaryzykować i spróbować. Ale bardzo fajnie, bo bardzo dość szybko. Rzadko mam coś takiego jak zbieranie słomy. Poproszę tutaj o zabezpieczenie. 132 tysiące litrów słomy. Tak się to jest tam mniejsza część pola, więc chyba nie uda się na jedną przyczepę tego wszystkiego zimnieścić. Podaję jakieś w ogóle dzisiaj jeszcze coś? Czy nie? Ja za chwilę, to o 15.30, dobrze pamiętam, miałem dodać. Więc taka godzina za chwilę będzie, więc fajnie, dobrze wyrobione, bo o to chodzi. Robiliśmy się z odcinkiem, zaraz kończymy. Jeszcze zaraz sobie rzucę. Dorzucę sobie jeszcze jedną beleczkę i będziemy kończyć. Naprawdę fajna akcja, fajne zbieranie. Miało być rozlewanie, ale tego rozlewania jak na ulicy to mamy zawsze dużo, więc lepiej zrobić coś, czego jednak jest mniej. Nie spodziewałem się też, że ta nas tak szybko skończy rozlewanie. Okay. No ja widzę na tamtym polu. Bo jest to naprawdę spore pole, więc naprawdę szacun tutaj. Jestem szybki. Szacun dla Tanasa! Tekst roku po prostu, szacun dla Tanasa. I niechaj tak z tym szacunem zostanie, a ja tylko nadzieję tą ostatnią belkę i będziemy się mogli żegnać w tym odcinku. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę tym pięknym widokiem, gdzie mamy w oddali fermę kurnikową sąsiadów. Boże, jak to ślicznie wygląda. Możecie zostawić łapeczkę w górę, tam sąsiad też jeździ i zbiro belki, ale ślicznie to się na sam koniec złożyło. Więc dziękuję wam serdecznie. A tutaj, tak właśnie, Akuku, to jest takie styl. Rozglądam się tylko, ale mówię, po prawej już słomy nie macie. Nie, tu bardzo ładnie cię przywitał ogólnie Polek. Akuku, bardzo ładnie to wygląda, więc pozdrawiamy sąsiada niemiłosiernie, który tak szybko jedzie i tak szybko mu te belki znikają, że też bym chciał, żeby tak było. I u nas dziękujemy wam. Na razie, trzymajcie się, cześć. Cześć.